jeżeli są dzieci, które jeszcze są na to otwarte, które jeszcze są na to wrażliwe i my to widzimy, że są wrażliwe, no to nie zastępujmy książek, nie zastępujmy pióra, nie zastępujmy kredek zbyt szybko komputerem, tabletem i propozycją audio. Ola i Marcin Sawicy witają w podcaście U Sawickich. W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Ola i Marcin Sawicy. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać troszeczkę, podzielić się refleksjami związanymi z wieściami płynącymi ze Skandynawii, a konkretnie ze Szwecji, dotyczącymi edukacji. Alenko, co tam Szwedzi piszą? No właśnie, może przytoczymy ten fragment? Tak, tak. Żebyśmy się mogli do niego odnieść. Szwedzki system edukacji przechodzi obecnie reformę, w ramach której do szkół powracają tradycyjne, drukowane podręczniki, nauka odręcznego pisania oraz czas na ciche czytanie. Jest to znacząca zmiana, ponieważ w ostatnich latach główny nacisk kładziony był na rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz umiejętności pisania na klawiaturze. Wyniki szwedzkich uczniów w zakresie umiejętności czytania dramatycznie spadły w ciągu kilku ostatnich lat, co stanowi powód do niepokoju i jest głównym powodem reformy systemu nauczania w tym kraju. No i teraz, i tu mamy taki ciekawy dylemat, bo nawet chyba nie chcę mówić o tym, że mamy zdecydowane zdanie na ten temat, ale ta informacja jakby pobudza takiej mocnej refleksji. Bo przecież na co dzień spotykamy się, głosy są podzielone w szkołach, wielu rodziców czy nauczycieli. Mówi rzeczywiście o tym, tak naprawdę, po co my uczymy pisania, kiedy wystarczy klawiatura, sprawne posługiwanie się na klawiaturze, kogoś potrzeba do pracy, to ważne jest, czy szybko pisze na klawiaturze. A tu z drugiej strony, poza tym to, co widzimy, co się dzieje w takiej rzeczywistości naszych szkół, kiedy ta cyfryzacja wkracza. Znaczy, czwartoklasiści mają komputery, za rok kolejni czwartoklasiści. No i Oleńko, co ty o tym sądzisz jako zwolennik tego, co takie piękne i klasyczne w szkole, jako mistrz kaligrafii, pasjonat czytania? Znaczy ja rzeczywiście chyba powinnam się odnieść bezpośrednio do takiego własnego doświadczenia pracy z dziećmi. Obecnie w tym czasie pracuję z tymi najmłodszymi dziećmi z klas pierwszej, drugiej, trzeciej. I my nie korzystamy z komputera w czasie pracy własnej. Nawet nie mamy takiego dostępu. Nie proponuję w przygotowanym otoczeniu, w pracowni takiego wariantu moim dzieciom. Za to mamy książki, bardzo ładne książki. I muszę powiedzieć, że dzieci bardzo chętnie czytają. I bardzo dużo czytają. Są takie dzieci, które czytają przez cały czas pracy własnej. Siadają po prostu na kanapie i to jest ten ich, to jest to ich źródło informacji. To jest ten ich moment, w którym się skupiają, w którym zapada ta głęboka koncentracja. Ale też tutaj odnosząc się troszkę do tego raportu, ja jestem bardzo dużym zwolennikiem również pisania ręcznego. Fakt, że to jest też takie bardzo moje osobiste. Ja w ogóle nie lubię pisania na komputerze. Przygotowując różnego rodzaju materiały własne do mojej pracowni, ja praktycznie w ogóle nie wykorzystuję też pisma takiego drukowanego, tylko piszę odręcznie sama. A ostatnio to nawet mam taką pasję, bo z dzieciakami robimy sami pomoce. Ja wykorzystuję ich pismo. Oni piszą i to są materiały, które wstawiamy na półki, z których inni mogą korzystać. I wydaje mi się, że ten moment na przykład kaligrafii, w której ta koncentracja jest naprawdę niesamowita, kiedy właśnie chodzi o to, żeby wszystko robić wolno, jak to w wierszu Wawiłow. Chciałbym robić wolno, ale mi nie wolno. W tym świecie właśnie cyfryzacji, w tym świecie, który proponujemy dzieciom za pośrednictwem komputerów, tabletów. Wszystko jest bardzo szybko. Obraz zmienia się po prostu w takim tempie. Natychmiastowo mamy odpowiedź, a tutaj trzeba poszukać, trzeba znaleźć odpowiednią książkę.
trzeba dokończyć rządek literek. I to wszystko zajmuje bardzo dużo czasu. Ale ja mam wrażenie, a nawet nie wrażenie, tylko jestem do tego głęboko przekonana, że dzieci, które obcują na co dzień z piórem, z ołówkiem, którym dajemy możliwość na przykład rysunku z natury, gdzie jest to element bardzo takiej naszej rzeczywiście codzienności, gdzie one mogą rysować, patrzeć i rysować i przekładać to na papier, to co widzą, że te dzieci są dużo spokojniejsze. Po prostu w takim życiu swoim codziennym. Bo to jest też taki głos dyskusji, bo tam jest takie sformułowanie, że jesteśmy uzależnieni, dzieci są uzależnione. Ale z drugiej strony można zadać sobie pytanie, czy nie żyjemy w środowisku, w świecie, który rzeczywiście po prostu uzależnił się od cyfrowych narzędzi, telefonów, komputerów i tym podobnych rzeczy. Bo można by ktoś powiedzieć coś takiego, że być może w czasach, kiedy powstawało pismo albo były pierwsze książki drukowane, ktoś by powiedział, nie uzależniajmy się od tych książek, ponieważ ważne jest to, jak sobie opowiadamy, jak gawędzimy, a te książki tylko mieszają nas w głowach. Dzięki książkom możemy czytać myśli ludzi, którzy albo byli dawno przed nami, albo są gdzieś daleko od nas i mieszają nam w głowach. Generalnie można powiedzieć, że książki też były potężnym przewrotem technologicznym. Cały sukces protestantyzmu polegał na upowszechnieniu wersji drukowanej w językach narodowych Pisma Świętego, prawda? Więc ja stawiam taki znak zapytania. Uzależniamy się, ale generalnie jesteśmy tak otoczeni, że czy walka albo bycie kontra tego typu uzależnieniu nie jest skazana na klęskę, a z drugiej strony wysiłek związany ze zniechęcaniem do korzystania z tych mediów może być niewarty efektu. Co o tym sądzisz? Ale rozumiesz. Tak, oczywiście, że tak. No, myślę sobie, że tak czy inaczej ten świat cyfryzacji, my go nie miniemy. Tak? W ostatnich, nie wiem, 15 latach świat poszedł do przodu w takim tempie, w jakim... początku. No i my tego nie ominiemy. Natomiast jeżeli możemy zaproponować dzieciom, nam przede wszystkim, ale również dzieciom, taki czas, w którym bierzemy do ręki książkę, a nie tylko słuchamy audiobooka, albo oglądamy film, albo właśnie zgłębiamy kolejną grę komputerową. Jeżeli są dzieci, które jeszcze są na to otwarte, które jeszcze są na to wrażliwe i my to widzimy, że są wrażliwe, no to nie zastępujmy książek, nie zastępujmy pióra, nie zastępujmy kredek zbyt szybko komputerem, tabletem i propozycją audio. Bo ja tak może trochę prowokująco zadałem to pytanie, aczkolwiek to jest taka myśl, którą się podzieliłem, która być może jest prawdziwa, aczkolwiek nie jest przeze mnie zgodna z moimi oczekiwaniami. Tak, nie chciałbym, żebyśmy się uzależnili od takim, ale generalnie wszystko, z czego korzystamy, nagrywamy ten podcast, generalnie korzystamy cały czas ze sprzętu, oglądamy siebie nawzajem albo inne osoby, które mówią coś ciekawego w różnych podcastach, to wszystko jest wykorzystywane tych mediów i my raptem mówimy o takich rzeczach, ale z drugiej strony dla mnie jakby ten problem też może być polegać na innym zjawisku, na zjawisku takiej trochę totalności rozwiązań. Bo zobacz, co tam jest powiedziane. Ministerstwo przyjęło rozwiązanie, że wszyscy. Tak. Że wszyscy. I tam jest problem właśnie do przedszkola i w przedszkolach i tablety. I teraz ministerstwo wspólnie podejmuje decyzję. Nie, wyjmujemy z przedszkoli. I mnie bardziej być może w tym newsie nie uderzyło, że to dotyczy tabletów, komputerów czy telefonów. Tylko generalnie, że jest jakiś taki mózg, prawda? Big Brother. I on wie, jak się machnie to robić na skalę totalną. Oczywiście można powiedzieć, jak zrobić coś dobrze, to też na skalę totalną, ale w społeczeństwie, jak i w przyrodzie sprawdzają się często takie sytuacje, które same z siebie weryfikują i są tak dosyć jakby rozczłonkowane, bo jest takie pytanie, każdy
każde z tych dzieci, z dorosłych używa tych mediów, prawda? Każda z tych rodzin decyduje, kiedy, jak używa i w jakim stopniu. I w momencie, kiedy państwo podjęło już tą decyzję, teraz mówi, nie powiem, że głupią czy niemądrą, tylko zrobiło badania, czyli zachowuje się trochę jak Stefan Kislecki napisał, trochę jak nasz stary, dobry socjalist, to znaczy walczy ze swoimi błędami. Nie musiałby walczyć z błędami, gdyby nie podjęła takiej decyzji. No, no, prawda? No, tak nie decyduje, czy piszemy ołówkami, czy piszemy długopisami. Na szczęście jeszcze o tym decydują nauczyciele poszczególni, czy dyrektorzy, czy metodycy, czy ktoś, kto w danej szkole, placówce, czy w jakimś gremium, które eksperckim wypowiada się i dana szkoła o tym decyduje, czy nie, nie wiem, jak uczyć dzieci pisania, którego podręcznika wybrać, etc. A tu była taka totalność tego rozwiązania i teraz totalnie nie, wycofujemy się i dla mnie to jest jakby trochę porażka nie tego, że my jako rząd szukujemy, mamy wiedzę ekspercką, dajemy taką możliwość, sugerujemy, kto chce może dopytać, jako szkoły decydujcie, tylko tak z tego wychodzi, że to było tak jakby za przesunięciem wajchy. I tak trochę jak patrzę, jak u nas się dzieje, jak u nas się dzieje, te komputery wszystkim czwartoklasistom. Czy największym problemem szkoły są komputery dla czwartoklasistów, że to jest jakaś bariera, tam ktoś nie ma. No to zwykle jak ktoś nie ma, to przyznaję, dosyć często znajduje się, ktoś ma i obdarowuje tego dzieciaka komputerem, a zwykle ostatnio już są dosyć mocno świadome wybory rodziców, w którym momencie ten komputer pojawia się w domu i u niektórych jeszcze w czwartej klasie się nie pojawia. A tu raptem mamy, masz komputer. Oczywiście można powiedzieć, nie chcę komputera, ale mimo wszystko nasze wspólne pieniądze zostały wydatkowane, że te komputery były. I tak jak ty mówisz, ty powiedziałaś, czytać z dziećmi, czas na to. I to bardziej dotyczy pewnej metody i sposobu, jak uczymy, żeby na pisanie, na czytanie, na rozmawianie o książkach, na kaligrafowanie, na wolne bycie z tym pismem, był czas, a tu ktoś wstawia, że technologia rozwiąże problem, z komputery trafią po strzechy. I ja przyznaję, że dla mnie jakby w tej informacji jest taka uważność i bycia wyczulonym na totalność nawet naszych demokratycznych, wydawałoby się, ustrojów, w sensie, nie wiem, co chodzi o czysty jakiś taki populizm, prawda, że damy wam coś, ale nawet ktoś ma ideę, no, ktoś zrobił to w dobrej wierze. Ja wam dzieci pomogę. Ale w którym miejscu tym dzieciom pomagają? A poza tym mówimy o tym, że no słuchaj, Ola, no uczymy w szkole. Wyobraź sobie teraz 20-osobową klasę i każdy za swoim ekranem w jakiś sposób, nie wiem, rzucić okiem, co tam się dzieje. A z drugiej, ja na przykład mam coś takiego, że nie lubię, nie chcę komputerów w klasie, bo nie lubię w jakiś sposób inwigilować dzieciaków, patrzeć i być w takim napięciu, co one oglądają. Z kolei one, z różnych sytuacji wiemy, przeróżnych, bawią się tym, co tam na tym ekranie tak naprawdę jest i to jest trochę poza kontrolą. I teraz to jest znowu generowanie sobie problemu, bo za chwilę, jak będzie miało te 20 parę osób te komputery w klasie, będzie kolejny problem, no szkolenie dla nauczycieli, co zrobić, albo jakich technologii użyć, albo jak pracować, żeby wiedzieć, żeby dziecko nie zrobiło na tym komputerze rzeczy, które za tym ekranem przecież może zrobić, bo ten nauczyciel nie wie, co one tam robi. System blokad, praw, zabezpieczeń, pracujemy tylko na jednym programie. No w ogóle to jest taki pomysł, taki czarny łabędź, prawda? Dam komputery? Poza tym na przykład ja sobie tak myślę jeszcze o takim obszarze jak rozwój społeczny. Teraz myślę, że często to obserwujemy, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy albo w ogóle nie mają potrzeby wychodzenia do rówieśników, no rówieśników mówię, no w sensie do młodych, albo nie mają w ogóle takich zwyczajnie w świecie umiejętności, natomiast nagle się okazuje, on w sieci w ogóle bryluje. I tu się wydaje, że jest samotnym człowiekiem, patrzymy w sieć, a to jest człowiek, który po prostu ma tam milion znajomych i tak mi się wydaje, że to też jest też taki czarny łabędź, na który natrafili, który się objawił w trakcie, ponieważ w momencie, gdy mamy do czynienia tylko i wyłącznie albo w bardzo dużym nasileniu
no właśnie, z tą cyfryzacją, a jest to bardzo mocno kosztem relacji, kosztem bycia. To, co ty mówisz, każdy siedzi w swoim komputerze i właściwie no, to równie dobrze moglibyśmy zostać w domu wszyscy razem, no bo po co wszyscy siedzą w tym. A dzisiaj mam taką sytuację, przed chwilą wychodziliśmy ze szkoły. Ja jeszcze na pożegnanie moim małym dzieciom przed WF-em, na który szli, jeszcze sobie razem siedzieliśmy przy stole i jedliśmy śniadanie, drugie śniadanie i ja czytałam im Kota Prota. No to jest tak genialnie napisana książka, te rymy. I ja się po prostu cała w to zaangażowałam, ale to ja starałam się takim czytać, że intonować, że z niektórymi frazami zwracałam się w stronę jednego, z niektórymi z drugiego, innego w tym czasie uciszyłam, bo ktoś zaczął. I ile było interakcji w te 10 czy 15 minut wspólnego czytania. I teraz no równie dobrze można by było powiedzieć tak, no niech każdy sobie włączy audiobooka takiego, jakiego by chciał, a tutaj mamy po prostu tą taką w czystej formie relację. I my się tego uczymy się słuchać siebie nawzajem, nie przeszkadzać, uczymy się śmiać w odpowiednim momencie, obserwują dzieciaki, w którym momencie my jesteśmy bardziej groźni czytając, bo coś jest, albo w którym momencie ściszamy głos, bo będzie coś tajemniczego. I oni się tego wszystkiego uczą i oni to jak gąbka od nas chłoną. I teraz pytanie, co chcemy, żeby chłonęli? Czy żeby chłonęli siebie nawzajem ludzi? Ale teraz chłonęli? Też to jest ciekawe, ponieważ czasami mówimy, że system edukacji i edukacja działa wbrew albo pomimo tego, co nauka stwierdza dotyczące nie wiem, mózgu, jego budowy, możliwości percepcji i tak dalej. I przecież no, taka kultowa książka, znana w dużej mierze pewnie naszym słuchaczom, Cyfrowa demencja i inne pozycje na temat telefonów i komputerów i znaczeniu w naszych domach i dla nastolatków, i dla dzieci, a także i dla dorosłych. Jakby wszędzie mówi, że ona doprowadza do regresu związanego z relacjami, z więziami, ale także w sensie pewnej kreatywności, w sensie pewnych umiejętności koncentrowania się, znajdowania pewnych rozwiązań. Aczkolwiek nie zawsze, ale w dużej mierze. I chodzi mi o to, że wbrew temu, przed czym nauka ostrzega, szczególnie w kontekście młodych umysłów, kiedy mówi dużo o sztuce, nie wiem, rysunku z natury, o tym, aby coś zrobić wspólnie, aby przeczytać, aby znaleźć, aby dopytać, tu są takie rozwiązania, jakby pomimo tego. I teraz jest dla mnie takie pytanie, czy dlatego, że to ładnie brzmi, bo generalnie, czy w Szwecji, czy w Polsce teraz, to były tak naprawdę generalnie decyzje polityczne. Mm-hmm. Tam pytał jakichś ekspertów, czy w czwartej klasie potrzeba tych komputerów, czy no pewnie jacyś eksperci to popierali, nie powiem, że w ogóle nie było to konsultowane, ale generalnie i tej Szwecji wydawałoby się, że ktoś na ten temat wyraził jakąś pozytywną opinię, ale jak temu ufać, kiedy my w łatwo dostępnej literaturze, komentarzach, artykułach znajdujemy dziesiątki czy setki ostrzeżeń w dzisiejszym czasie przed tym. No, decyzja to szapoba dla Szwedów, którzy mówią błąd, wycofujemy, prawda? Mm-hmm. Ale znowu, totalnie wycofują, bo to wszystko musi być, może to jest temat na inny podcast, wszystko musi być tak samo, prawda? Więc wycofujemy, pozwalamy, nie pozwalamy, a być może będzie przedszkole, gdzie od 5 roku życia niech mają te tablety, tylko tu chodzi o pewną taką totalność tych rozwiązań, bo to pachnie takim w cudzysłowie nowym, lepszym światem, albo próbą budowania jego za pomocą tych technologii, czy tych nowinek, które są, a co do których skutków do końca nie wiemy, jak będą działały, bo to, co często się odwołujemy do pana Kaczmarzyka, który mówi, że w kontekście różnych prostych rzeczy nasze mózgi funkcjonują jeszcze jakby, rozwijają się tak spokojnie i one są jeszcze w realiach człowieka sprzed 15 tysięcy lat. Dotyczący grupy ludzi, których się spotyka, rzeczy, bodźców, które go atakują, do niego docierają. I w kontekście tego, co mówi nauka, takie decyzje są bez sensu, mimo wszystko, kto najpierw mówi, że wszyscy się wcyfryzujemy, teraz się wycofujemy. Na dodatek, to są decyzje też w jakiejś mierze popularne, bo generalnie młodzieży, młodym ludziom, dzieciom, jak się powie, masz komputer, no to generalnie mało który
mówi, że to jest słabe rozwiązanie. Zazwyczaj to bardziej dorośli, czy naukowcy, czy świat, widzi niebezpieczeństwo tego. Dlatego dla mnie to jest ten cały szwedzki news jest o tyle ciekawy, że po pierwsze pokazuje, że jednak ten nasz świat jest trochę taki totalny, nawet ten, nazwijmy go, taki bardzo wysoko, wydaje się, cywilizowany w sensie pewnych takich standardów, prawda? Typu musisz, wszyscy i scyfrozywani, dlaczego? I dobrze się jakby wycofali, ale z drugiej strony zastanawiam się, w co my brniemy, bo nam się zapowiada to, że przez kolejne lata, kolejne czwarte klasy dostaną te komputery. No i co z nimi zrobią? No, ile komisów będzie zapchanych tym jakby do sprzedaży, z drugiej strony jak z nim będziemy pracowali? No, pachnie mi to takim właśnie rzeczą, która i drogo kosztuje, i zarówno w kontekście finansowym, bo ktoś za to wszystko musiał zapłacić, a także w kontekście mentalnym, bo co teraz, jeżeli wszyscy w klasie, szkole w podstawowej za 4 lata wszyscy będą mieli komputer, no to generalnie sposoby pracy z klasą, jakie masz, no to każdy rodzic powie tak, skoro rząd zapewni nam te komputery i wszystkie dzieci mają, to dlaczego państwo nie pracują na tych komputerach? No to jeżeli mamy pracować na nasze komputery, no to generalnie to jeszcze bardziej w jakiś sposób ogranicza tych nauczycieli, którzy chcieliby pracować bez komputerów, bo być może będzie grupa bardzo fajnych nauczycieli, którzy bomba, no to teraz dopiero możemy uczyć, mamy komputery, ja potrafię sobie z tym radzić. Ale nauczyciele w czasie, przepraszam bardzo, pandemii fajnie sobie poradzili z komputerami, słuchawkami, głośniczkami i lekcjami dla online, choć nie było to proste i z całym szacunkiem dla nie tylko dla nauczycieli, ale dla dorosłych ludzi. Nie każdy musi chcieć się jakby tym ogarniać, ale w jakiejś mierze podstawowym były różne kłopoty, prawda? I teraz raptem wszyscy mamy stać się biegłymi nauczycielami posługującymi się pracą z 20 paroma uczniami na komputerach dzięki wspaniałym pomysłom rządowym, no po prostu pachnie mi to źle. Ja jeszcze trochę tak wracając do twojej jeszcze myśli sprzed chwili, przywołując osobę pana Marka Kaczmarzyka, neurodydaktyka, no bardzo mocno przychodzi mi właśnie jeszcze ta refleksja, że nasz mózg rozwija się w taki sposób, że do tego 5-6 roku życia on osiąga nieprawdopodobną objętość, pojemność i ilość tych połączeń nerwowych. To są te dzieci, które się interesują wszystkim. To są rodzice, którzy mówią, moje dziecko się interesuje rysowaniem, malowaniem, skakaniem, bieganiem, wszystkim. Poszło do szkoły i powoli się zaczyna przestawać interesować. Pamiętam, jak pan Marek Kaczmarzyk mówił, to jest proces normalny. To się akurat zbiega często z tym, że akurat dziecko idzie do szkoły, ale nie jest w stanie żaden ludzki mózg utrzymać, wykarmić takiej ilości połączeń. I dlatego w sposób naturalny one zaczynają zanikać. One jeszcze długo zanikają przez okres nastoletni, ale to jest właśnie pytanie, które powinniśmy sobie stawiać jako rodzice, jako nauczyciele, jako wychowawcy. Które połączenia zostaną na trwałe? I teraz jeżeli wiemy, że w tym wieku właśnie tego gigantycznego rozwoju tych połączeń, jeżeli mamy tą świadomość, że zostaną na stałe połączenia, które są używane, to zadajmy sobie to pytanie, co my serwujemy naszym dzieciom? Bo jeżeli dzieciom w wieku lat 6-7 serwujemy komputer, w który tablet, filmy i wiemy, że one w to wejdą, no tak gładko. Pójdźmy do pierwszej, lepszej przychodni, zobaczmy, co robią dzieci na korytarzu w poczekalni. Rzadko widać mamusię czytającą książkę. Wszyscy siedzą w telefonach i w tablecikach, wszystkie dzieci są grzeczne. Siedliśmy ostatnio do tego autobusu z wysypującą się młodzieżą ze szkoły. Nagle weszli wszyscy 50 osób we Włoszech, tak, i zrobiła się cisza. My się zdziwiliśmy, bo taki jazgot był na przystanku. Grzeczni. Bo wszyscy są w komputerkach. I teraz, wiesz Marcin, o to mi chodzi, że to jest ogromne też niebezpieczeństwo, z którego powinniśmy sobie zdawać sprawę. Dlatego, że słuchając bardzo często tych różnych właśnie nośników, my dziecko na trwałe, na przykład w swojej głowie utrwala coś takiego, że tu jest twarz, ono widzi tę twarz, ale dźwięk dochodzi skądinąd, na przykład z kina domowego, tam gdzieś z tyłu. I teraz jemu się w tej głowie na trwałe zaburza. Tak,
Tak. I potem się dziwimy, skąd mamy różnego rodzaju zaburzenia. To są też konsekwencje. Nie, to jest jakby, może to jest kwestia, żeby z tej informacji szwedzkiej teraz nie robić jakby teraz z podcastu od ilości jakby zagrożeń, jaką niesią jakby cyfrowe rzeczy, prawda? Tak, ale to taki zapalnik do takiego. Bo ich jest jakby bardzo, bardzo dużo, które właśnie, to jest problem. One są tak szeroko opisywane, tak. A z drugiej strony tak totalnie w to brniemy. I totalnie w sensie jakby decyzji tak. Na poziomie państw. Dla mnie to jest porażające, a to, co ty mówisz, absolutnie się z tobą zgadzam i to, że w trybie normalnym poszukiwanie czegoś w książce jest zupełnie jakby inną ścieżką do poszukiwań i pytanie o coś kolegi, który coś wyjaśnia, czy koleżanki, też jest zupełnie innym sposobem tak. Zdobywania informacji i rodzaje, tak jak ty powiedziałaś, tych całych połączeń, które się utrwalają, to z racji choćby czasu i dynamiki tej rewolucji cyfrowej nie jesteśmy w stanie jakby jeszcze dowiedzieć się, jakie tak naprawdę to przyniesie efekty. Aczkolwiek to nie chodzi o jakieś dramatyzowanie, tylko mnie męczy coś, jeżeli jest w jakiś sposób kasowana ta olbrzymia przeróżnorodność nas, jak ona jest likwidowana poprzez stosowanie środków, które mogą coś ułatwić, ale naprawdę tak naprawdę włączają nas do tego samego, do bardzo podobnego strumienia informacji i myślenia. Bo cyfrowość w dużej mierze jest związana z tym, że komunikaty, które do nas płyną, albo ten, no znowu ja nie chcę wchodzić w to, co sam ci powiedziałem, żebyśmy nie dyskutowali o tych, jakie są konsekwencje jakby tej, na czym polega ta cyfrowa demencja, ale generalnie one polegają, że one, ale z kolei one mogą wychodzić trochę naprzeciw temu, czego często oczekują. Będziemy sobie jeszcze kiedyś o tym rozmawiali, zwolennicy takich systemów edukacyjnych, to znaczy, żebyśmy myśleli bardzo podobnie. No to chodzi. Dokładnie. Żeby myśleli tak, bardzo podobnie. Jest dużo łatwiej. Jest dużo łatwiej. Tak. Także generalnie, no fajnie, że ten szwedzki news nas tak ja trochę. Ja bym powiedziała, żebyśmy w tym wszystkim zachowali po prostu roztropność. Tak. Mamy po to nasze głowy. Mózgi, tak, głowy, żebyśmy potrafili podjąć decyzję, co służy nam, co służy naszym dzieciom, co im przeszkadza, co może być zagrożeniem, a co jest po prostu frajdą i świetnie coś obejrzeć albo zobaczyć właśnie na komputerze. Ale żebyśmy mieli tego świadomość, tak? Tak. Że to... I żebyśmy zadali, też potrafili czasami zadać głębsze pytanie o skutki pewnych, wydaje się, zbawiających nas ogólnopaństwowych czy światowych decyzji. Tak. Dobrze. Czyli dużo pokoju. Dużo pokoju i żegnamy Was na szklanym ekranie Waszych cyfrowych komputerów, które oglądacie w strumieniu pewnie YouTube'a albo podcastu na telefonie, o których tak narzekaliśmy, ale mam nadzieję, że jeszcze do nas wrócicie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Ola. I Marcin. Serdecznie zapraszamy na spotkanie do Krakowa 27 listopada. W czasie tego spotkania chcemy porozmawiać na tematy związane z edukacją, poruszane tutaj w czasie naszego podcastu u Sawickich. Poza tym będzie nam bardzo miło spotkać się z osobami. Przede wszystkim będziemy mogli spotkać się na żywo. Tak, po prostu pogadać, a jeśli ktoś by chciał pogadać nie o tematach nieedukacyjnych, to też byłoby super. Byłoby nam bardzo miło, gdyby ktokolwiek z Was chcących się wybierać, skorzystał z tego linka znajdującego się w opisie, bo jeżeli chcielibyśmy kupić jakieś herbatniczki, to po prostu wiedzielibyśmy ile, prawda? Zapraszamy bardzo serdecznie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka i zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.